Dzień dobry. Witam na kanale Pleasurable Learning. Dzisiaj wyjątkowo w języku polskim, prosto z Polski. Dwa dni temu słynny naukowiec dr Peter Gray udzielił błogosławieństwa strajkowi uczniowskiemu w Polsce. Był mile zaskoczony, że w naszym kraju młodzi ludzie mają odwagę tupnąć nogą i powiedzieć nie. Do programu zaprosiliśmy dzisiaj uczniów, którzy niezależnie od Ciebie wpadli na pomysł buntu przeciwko systemowi edukacji. Są to przedstawiciele organizacji takich jak Wolni Uczniowie, Koniec Przymusu Szkolnego, Protest Uczniowski, Bunt Uczniów oraz SUSEN, Strajk Uczniowski sprzeciwiający się systemowi edukacji narodowej. Nasi rozmówcy zakładali swoje organizacje mając od 14 do 19 lat. Dzisiaj spotykają się w jednym miejscu po raz pierwszy. Mimo różnicy zdań i poglądów mają wspólny cel – odejście od szkolnictwa przymusowego. Kacper Borys niedawno ukończył 16 lat. Jest przewodniczącym organizacji SUSEN. Kacper, skąd pomysł na grupę facebookową SUSEN Strajk Uczniowski? Właściwie to zawsze, przede wszystkim witam. Zawsze mnie edukacja nęciła. Zawsze jeśli miałem coś zmienić w kraju, to pierwsze co bym powiedział to była to edukacja, ponieważ zawsze miałem z nią styczność i nadal mam z nią styczność jako młoda osoba. I przez to, że mnie najbardziej nęci, to postanowiłem, że to należy najpierw zmienić w kraju. Julian Kwaśniak, po zdaniu matury, będąc już wolnym 19-latkiem, założył grupę Koniec Przymusu Szkolnego. Co zmotywowało Cię, aby zbuntować się przeciwko szkolnictwu przymusowemu w momencie, kiedy już byłeś wolnym człowiekiem, studentem Politechniki Wrocławskiej? Dzień dobry. W zasadzie pomysł narodził się na boisku, gdzie wpadliśmy na pomysł, aby naprawdę ruszyć coś ze szkolnictwem, żeby coś zmienić. Główną genezą tego było przede wszystkim to, że młodzi ludzie ucząc się w szkołach nie mają w ogóle czasu na własne zainteresowania. Ja osobiście ucząc się, wydaje mi się, na dosyć wysokim poziomie w liceum czy też w gimnazjum, miałem problem z brakiem czasu na własne zainteresowania. Gdzie myślę, że to jest ważne dla młodych osób, aby rozwijać własne zainteresowania, a nie te, które są z góry narzucone. I to, myślę, była główna geneza tego pomysłu. To jeżeli można się zapytać Ciebie, Julian, czyli zaprzeczasz takiemu pewnie poglądowi, że jesteście leniuszkami, którym nie chce się uczyć. Czyli rozumiem, że nie jesteś słabym uczniem. Moim zdaniem myślę, że nie jestem. Nie chcę tutaj się jakoś chwalić, natomiast jestem... Studiuję teraz na drugim roku Politechniki Wrocławskiej na kierunku inżynierii środowiska. Myślę, że żadna politechnika nie jest dla leniuszków, a maturę zdałem na wysokim dosyć poziomie, na przykład z matury rozszerzonej z matematyki około 70%, wow. Z angielskiego około 90%, wow. Z matematyki podstawy około 90%. Więc myślę, że raczej leniuszkiem nie jestem i właśnie sam fakt tego, że leniuszkiem nie jestem, może to był właśnie problem, może powinienem być w szkole leniuszkiem i poświęcać czas na rzeczy, na które chciałbym poświęcać czas, na rozwój samego siebie w dyscyplinach, które chciałem sam z siebie, a nie na te, które były z góry narzucone. Bo co z tego, że zdałem na wspaniałym poziomie maturę, dostałem się na genialną uczelnię, natomiast sam nie mam rozwiniętych tych rzeczy, które chciałbym, żeby były rozwinięte. Aha. I chciałbym przestrzec przed tym właśnie, może nie następne pokolenie, bo ja jestem nadal cały czas tym pokoleniem, ale moich młodszych rówieśników. Kasper, a ty? Czy też jesteś takim prymusem? Świetne oceny w szkole? Czy raczej tym rebeliantem? W klasie szóstej podstawówki to... Można powiedzieć, że byłem kujonem, tak? Na egzaminie ósmoklasisty to już się trochę zmieniło, bo uczyłem się jedynie rzeczy potrzebnych na egzamin ósmoklasisty, plus jeszcze przedmioty, które mnie interesowały i z egzaminu ósmoklasisty miałem jeden z najlepszych wyników w klasie. Później w pierwszej klasie technikum to się wszystko odmieniło, że się nie uczyłem niczego, bo naukę w szkole, jakby nauka szkoła w szkole była dla mnie sprzeczna z nauką, no nie? Dlatego nie polecam się uczyć w szkole, polecam się uczyć na własną rękę. To na dobre wychodzi. No
No dobra, tak patrzę na was, widzę bardzo inteligentnych młodych ludzi. Powiedzcie, walczycie z systemem, który was stworzył. Czy nie jest tak, że to przetrwaliście jakoś ten system? Jak to się stało, że tak inteligentni ludzie wychodzą z systemu, z którym walczycie? Myślę przede wszystkim, że gramy według tych starych, narzuconych zasad. Wiemy, jak się do nich przystosować, wiemy, jak według nich postępować. No ale tak nie powstają geniusze, tak nie powstają wynalazki. To tak to nie działa, że geniusze idą cały czas z nurtem tego samego. Bo jeżeli będzie się powtarzać cały czas to samo, w kółko i w kółko, to w końcu nie wymyśli się żadnych nowych wynalazków, nowych rzeczy, nowych możliwości. Udało nam się, myślę, dlatego, że w sensie ja już skończyłem edukację. Jeszcze przed Kacprem jest duża możliwość na ogromną zmianę w jego poglądzie jeszcze na to wszystko. Myślę, że nie poglądzie, bo już pogląd ma bardzo dobrze ukierunkowany. Natomiast myślę, że powinniśmy skupić się, tak jak powiedziałem, na tym, żeby jednak przełamać te zasady, że musimy iść na tą do szkoły od 8 do 14, wrócić, potem zjeść obiad, nie wiem, chwilę odpocząć i od 16 do 20 siedzimy przed nauką, idziemy spać i tak w kółko. Idziemy do szkoły chyba po to, żeby się tam czegoś uczyć, a potem powinniśmy odpoczywać, albo nie odpoczywać, ale poświęcać dla siebie czas, dla naszych własnych zainteresowań. Jak mamy wykształcić w sobie coś, co jest unikatowe w samych nas, coś, co nas definiuje, coś, co nas mega interesuje, skoro nie mamy nawet chwili, żeby o tym pomyśleć. Myślę, że to jest kluczowy problem i kluczowy problem, z którym chcielibyśmy walczyć. Już teraz ja powiem, w jaki sposób się odszkoliłem, tak? O to chodzi. Niestety mam wrażenie, że aby uchronić się przed negatywnym piętnem szkoły, trzeba oszukiwać. I to jest również jeden z największych negatywów szkoły, że aby się przed nią uchronić, trzeba oszukiwać. Czyli na przykład ściągać. No i to tyle, co mi przychodzi do szkoły. Ja generalnie uchroniłem się w ten sposób, że właściwie nie miałem okazji ściągać, bo na egzaminy się nie uczyłem, nie pisałem ich za bardzo. Pozywałem nauczycieli, czytałem książki na lekcjach i chyba tylko w taki sposób uchroniłem się przed szkołą. Bo gdybym poszedł w ślepe posłuszeństwo, to myślę, że przed szkołą bym się nie uchronił. Kasper, coś mnie tutaj bardzo fascynuje. Widziałem twoje klipy z telewizji, konfrontacje z profesorem Balcerowiczem. Z parlamentarzystami, z panem Jakim, z panem Brownem. Powiedz mi, jak to się stało, że Kujon z szóstej klasy stał się takim walecznym liderem dużej organizacji walczącej o wolność ucznia? Jak to się stało, że w tak krótkim czasie taką ewolucję przeszedłeś? No w siódmej klasie mniej więcej zacząłem czuć, że te przedmioty są bez sensu, no nie? I to mnie napędzało przede wszystkim, że są bez sensu i później też te przykre zderzenie z technikum. To było coś takiego, że podstawówkę miałem rowerem 5 minut, a więc jeszcze najgorzej tak nie było. Ale później, jak już poszedłem do technikum, gdzie mam półtorej godziny autobusem, no to jednak trzeba wstać wcześniej, nawet jeśli w burcie mieszkałem, to wcześniej musiałem wstać i to wszystko takie bez sensu się... Julian, ty też miałeś taki moment w życiu, że coś cię bardzo bolało? Tak, no myślę, że moim głównym zainteresowaniem od zawsze była fizyka kwantowa. Bardzo lubiłem czytać książki na temat czarnych dziur, na temat kwazarów, na temat ogólnie astrofizyki, tego typu nurt. Natomiast pomyślałem sobie, że pójdę na kierunek do liceum, gdzie jest matematyczno-fizyczny, no więc na pewno muszą mnie tam czegoś z tym związanego nauczyć. Niestety okazało się, z całym szacunkiem do moich nauczycieli, którzy uczyli mnie fizyki, uważam, że to byli genialne osoby i genialni nauczyciele, natomiast sam system w sobie nie pozwalał przekazać tej wiedzy, którą ja bym chciał osobiście posiąść, którą chciałbym zdobyć, czym się interesuje, gdzie na chyba fizykę kwantową w liceum, na tej klasie fizycznej, nie wiem, może są 3-4 lekcje poświęcone, to nie da rady się tym po prostu tak zachwycić, kiedy to są taka mała ilość godzin jest na to poświęcona. To nawet nie chodzi o to, że jest za mało tych godzin, tylko
Może stwórzmy jakieś miejsce, w którym moglibyśmy rozwijać nasze pasje, bo mam wrażenie, że mamy się uczyć tych rzeczy, które mamy się uczyć, a nie tych rzeczy, które pozwolą nam stać się unikatowym człowiekiem, wynalazcą, odkrywcą, a nawet może i geniuszem.